Twój samochód przejeżdża 12,5 kilometra na jednym litrze benzyny. Chcesz wybrać się w podróż do miasta oddalonego o 400 kilometrów. Benzyna kosztuje 5 zł za litr. Ile będzie kosztowało paliwo potrzebne do tej podróży? Wiemy, że podróż będzie miała 400 kilometrów. Pierwsze pytanie, jakie przychodzi mi do głowy, to ile litrów benzyny będę potrzebował? Kiedy będę wiedział, ile litrów potrzebuję. To pomnożę sobie tę liczbę razy cenę litra, 5 zł, i będę miał całkowity koszt paliwa. Co muszę zrobić, żeby uzyskać liczbę litrów benzyny? Czy mam pomnożyć tę odległość razy liczbę kilometrów na litr benzyny, czyli razy 12,5, czy odwrotnie? Czy mam pomnożyć tę odległość razy liczbę litrów benzyny spalanych na kilometr? Jeżeli pomnożę razy liczbę litrów na kilometr, to otrzymam liczbę litrów, bo kilometry się skrócą. I tak zrobimy. Pomnóżmy to 400 km razy liczbę litrów na kilometr podróży. Jaka jest liczba litrów na kilometr? Mamy powiedziane w zadaniu, że auto przejeżdża 12,5 km na litr benzyny. 12,5 km na każdy 1 litr benzyny. Albo można powiedzieć, że auto zużywa 1 litr benzyny na przejechanie 12,5 km. Zapisałem tu odwrotność 12,5 km na litr, czyli 1 przez 12,5 litra na kilometr. Co otrzymamy, kiedy wykonamy to mnożenie? Naszym celem jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, ile zużyjemy litrów benzyny w tej podróży. Widać, że kilometry się skrócą i w wyniku mnożenia otrzymamy 400 razy 1 przez 12,5 litrów. Równa się 400 podzielone przez 12,5 litrów, czyli równa się 32 litry benzyny. Ważne jest, żeby oprócz innych sposobów sprawdzania wyniku, sprawdzić też, czy wyniki mają sens, czy są odzwierciedleniem rzeczywistości. Czasem nie wystarczy ślepo skreślać jednostek. Czy ma to sens, że zużywamy 32 litry benzyny na 400-kilometrową podróż? Jeżeli macie chociaż trochę doświadczenia w jeżdżeniu samochodem, to wiecie, że tak to mniej więcej wygląda. Samochód mniej więcej pali między 5 a 10 litrów. Litrów paliwa na 100 km. Więc ma sens przejechanie 400 km przy zużyciu paliwa 32 litry. Ten wynik ma sens w porównaniu z doświadczeniem i jest też poprawny w sensie matematycznym. Przejeżdżamy 12,5 km na jednym litrze benzyny, więc liczba przejechanych kilometrów jest przynajmniej o rząd wielkości większa niż liczba zużytych litrów benzyny. 400 jest ponad 10 razy większe od 32. Póki co ma to wszystko sens, ale jeszcze nie odpowiedzieliśmy na pytanie. W zadaniu chodzi o odpowiedź na pytanie, ile będzie nas kosztowała ta podróż, a obliczyliśmy, ile zużyjemy paliwa. W takim razie weźmy nasze 32 litry benzyny i żeby obliczyć, ile one kosztują, pomnóżmy je razy złotówkę na litr czy razy litr na złotówkę. Z punktu widzenia jednostek chcemy, żeby litry się skróciły i żeby pojawiły się złotówki, czyli pomnożymy razy cenę w złotówkach na litr. I ma to sens. Jeżeli jakąkolwiek cenę w złotówkach na litr pomnożymy razy liczbę litrów, to dowiemy się ile te litry kosztują. Tak codziennie liczymy na stacji benzynowej. Cena benzyny 5 zł za litr. Zatankuję 32 litry i zapłacę 5 razy 32. Tak pomnóżmy. 5 zł za 1 litr, litry się skrócą i otrzymujemy 32 razy 5. Złotych, czyli 160 zł. I koszt paliwa na podróż policzony.